Cześć. Pokażę Wam, jak wykonać półsłupki. Półsłupki będą na łańcuszku. Dzięki takiej umiejętności będziecie mogły zrobić sobie na przykład podkładki pod talerze w formie kwadratu albo chodnik. To będzie na tej samej zasadzie, bez względu na to, czy to jest mała rzecz, czy jakiś duży chodnik, metoda jest taka sama. Szydełko numer 10. Do chodnika normalnie używam szydełka numer 15. To jest takie grubaśne szydełko, ale w związku z tym, że chcę tutaj pokazać podstawy, czyli jak wykonać taki półsłupek, posłużę się szydełkiem mniejszym, bo będzie po prostu to teraz lepiej widoczne. Na początku pierwsze oczko łańcuszka, na którym będę nabijać te półsłupki, zaczynam od magicznego kółka. Końcówkę sznurka przytrzymuję sobie dwoma palcami, serdecznym i tym najmniejszym. Środkowe palce dłoni, czyli wskazujący plus ten ze środka, tak zwaną wiktorię, oplatam sobie sznurkiem, tak żeby na tym palcu wskazującym zrobił się taki krzyżyk. Przytrzymuję go kciukiem, szydełko pod pierwszą nitkę, wyciągam nitkę drugą. I zaczynam sobie teraz to ściskać. I to jest to nasz początek łańcuszka. Zrobię mały kwadracik, mały prostokącik raczej. Dlatego nie będzie tutaj dużo nabijanych oczek. Zrobię ich 8. Jak to zrobić? Łańcuszek. Na szydełko, które mamy w dziurce oczka, nawijam sobie sznurek i go przeciągam. Nawijam, przeciągam. Nawijam, przeciągam. Nawijam, przeciągam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pierwszy półsłupek, który wykonam na tym łańcuszku, będzie w tym miejscu pod dwoma nitkami. Wbijam szydełko, ciągnę haczykiem sznurek, przeciągam, znowu nawijam sznurek, przeciągam. Mamy pierwszy półsłupek. W kolejnym oczku, popatrzcie, to jest pierwsza nitka górna, w środku jest taka pofalowana jakby. Wbijam się właśnie pod tą środkową, tak żeby tutaj na dole została tylko jedna nitka. Znowu haczykiem naciągam sznurek, ciągnę, ciągnę, nawijam sznurek, przeciągam. Wbijam. Przeciągam, nawijam, przeciągam. Tak to wygląda. I tak do końca. Wbijam, nawijam, przeciągam, nawijam, przeciągam. Wbijam, nawijam, przeciągam, nawijam, przeciągam. Zbliżamy się do końca łańcuszka, na którym miałyśmy nabite półsłupki. Tutaj ten pęcełek na samym końcu już pracy można sobie fajnie, elegancko ścisnąć, także on nie będzie aż taki widoczny, nie będzie tak bardzo odstawał. Co teraz? Aby zrobić kolejny rządek półsłupków, nabijamy sobie oczko łańcuszka, jedno, odwracamy i jedziemy dalej tak samo jak przed chwileczką. Nie zaczynamy od tych pierwszych nitek, zostawiamy je. Dla nas pierwszy półsłupek w tym rzędzie będzie i w każdym kolejnym będzie zaczynał się tutaj. Nie tu, tylko tu. Wbijam, nawijam, przeciągam. Nawijam, przeciągam. Tak cały czas. To jest dość proste.
i łatwe w wykonaniu. I teraz tutaj jesteśmy przy końcówce. Tu mamy ostatnie oczko. Tą łezkę widzicie? Tu wbijamy pod te dwa sznurki, pod te dwie nitki szydełko, przeciągamy. Nawijamy, przeciągamy. Tak już to wygląda. Kolejny rządek, czyli oczko łańcuszka. Pierwsze zostawiamy. Zaczynamy tutaj. I teraz ważna rzecz. W momencie, kiedy ta nasza praca będzie dość duża, łatwo ominąć ostatnie oczko. Ono tak się chowa, kładzie się, więc trzeba o nim pamiętać. Wygląda tak, jakby to była ścianka naszej pracy. Nic mylnego, to jest oczko, które również należy przerobić. Wbijam, nawijam, przeciągam. Tak to wygląda. Można zrobić duże kawałki, tak jak wspomniałam, jak i małe. Boki w półsłupkach są równe, dlatego pasują do wszelkich podkładek pod talerze i do chodników. Gorzej by było ze słupkami, dlatego że mają bardziej pofalowane brzegi i nie wygląda to już tak estetycznie, jak w przypadku półsłupków. To tyle. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo proste. Pozdrawiam i do roboty!